Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Cześć Boże, kochani, zapraszamy do spotkania z Panem Jezusem na kropelce radości. Kochani, w każdy piątek, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, powinniśmy przeżywać drogę krzyżową. Dlatego, że ona przypomina o miłości Pana Jezusa do każdego człowieka. Rozpoczniemy właśnie naszą katechezę taką krótką drogą krzyżową, gdzie będziemy dziękowali Jezusowi za to, że cierpi i umiera na krzyżu dla naszego zbawienia. Złóżcie ładnie ręce i wyśpiewamy to Jezusowi. Na drodze Cię, Jezu, spotykam i krzyża ciężkiego dotykam, więc pójdę za Tobą cichutko, ulżyć choć trochę Twym smutkom. Na zmianę stoisz tak cicho, stoisz tak cicho, a ludzie krzyczą, a ludzie krzyczą, wolą złe słowa, wolą złe słowa, Chrystusa Boga, Chrystusa Boga. Na drodze Cię, Jezu, spotykam i krzyża ciężkiego dotykam, więc pójdę za Tobą cichutko, ulżyć choć trochę Twym smutkom. Usiądźmy. Kochani, kiedy rodzice oczekiwali na nasze narodziny, już wcześniej wybierali nam imię. No, może wiedzieli, czy to będzie dziewczynka, czy chłopiec, ale zawsze dla chłopca mieli swoje imię i dla dziewczynki swoje imię. Kto w waszej rodzinie wybiera wam imiona? Dla mnie to chyba mamusia? Tata. Tatuś? No. U mnie babcia. Babcia decydowała o wszystkim i wybrała mi imię Antoni, prawda? Mama. Bo to imię zawsze coś znaczy. Szczególną rolę w wyborze imion odgrywała historia narodu izraelskiego. A najpierw oczywiście w sakramencie chrztu otrzymaliśmy to imię, żebyśmy tak jak patron, którego wybrali nam rodzice, czy dziadkowie, czy babcie, byśmy i my także byli podobni jak nasz patron do Pana Jezusa. I wracam do narodu izraelskiego, gdzie Żydzi szczególnie wiązali imię z jakimiś cechami charakteru tego dziecka, które miało przyjść na świat. Tak było w przypadku wybrania Dawidowi imię. Dawid to inaczej umiłowany przez Pana Boga. I on właśnie jest bohaterem, bo jest królem po Saulu, tragicznym królu, drugim królem w narodzie izraelskim. A w jaki sposób to się dokonało, to posłuchajcie. Bóg mówi do Samuela: posyłam cię do Jessego w Betlejem, ponieważ między jego synami wybieram sobie króla. Samuel udaje się do Betlejem i zaprasza Jessego oraz jego synów do złożenia ofiary. Bóg mówi do Samuela: nie zważaj na wygląd ludzi, ponieważ nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg. Człowiek zważa na to, co jest widoczne dla oczu, natomiast Bóg patrzy na serce. Kiedy przychodzi z pastwiska najmłodszy syn Jessego, Pan Bóg mówi do Samuela: to ten, namaść go na króla. Samuel bierze róg z oliwą i namaszcza Dawida pośród jego braci. Od tego czasu Duch Boży zstępuje na Dawida. I to się, kochani, dokonuje jeszcze, kiedy żyje Saul, ale kiedy już Samuel z rodziny Jessego wybiera najmłodszego syna na króla i go namaszcza, od tej pory już w jakiś sposób zostaje wyróżniony Dawid, a kiedy już Saul tragiczną śmiercią umiera, ponownie Samuel namaszcza Dawida na króla, by rządził narodem izraelskim. I Dawid jednoczy wszystkie plemiona, pod swoją opiekę ich bierze, przenosi stolicę do Jerozolimy, tam także przenosi Arkę Przymierza,
i tam zamieszkuje. Z Jerozolimy będzie kierował i rządził narodem izraelskim przez 40 lat. Ale zanim to nastąpi, występuje ciekawy epizod życia Dawida, kiedy jeszcze żył król Saul. Napadają na naród izraelski wrogowie, a prezentuje tych wrogów siłacz taki Goliat. No i postanawia zemścić się nad Żydami, ale wpada na pomysł. Po co mają wszyscy walczyć między sobą? On stanie jako przeciwnik Żydów, a niech Żydzi sobie wybiorą także jednego spośród ciebie i niech dokonają walki między sobą. No i prosi Dawid Saula, że on wystąpi. On był młodym chłopcem. No Saul się niepokoi, powie, słuchaj, patrz jaki silny jest ten Goliat. Nie poradzisz sobie. Ja wystąpię tam w imieniu Pana Boga. A on występuje w imieniu pogańskich bożków. I kiedy Goliat zobaczył młodziutkiego Dawida, zaśmiał się. Co ty, z procą i kamieniem występujesz przeciwko mnie, jakbym zwierzakiem? Ale Dawid się tym nie przejmuje. Mówi, Panie, w Twoim imieniu będę walczył z takim pysznym Goliatem. Kiedy Goliat się ustawia, jest w zbroi, wtedy Dawid bierze procę, tę procę, zamachuje się tą procą i uderza w czoło Goliata. Goliat natychmiast pada na ziemię i umiera. Dlatego zwyciężył, że wystąpił w imieniu Pana Boga. I to właśnie to zwycięstwo sprawiło, ja wam wspomniałem wcześniej, że Saul zaczął zazdrościć Dawidowi. Nawet chciał go zabić. Ale Pan Bóg rozwiązał sprawę, że za niewierność Panu Bogu Saul w samotności umiera i drugi raz zostaje Dawid już po śmierci Saula namaszczony na króla. I wtedy już cały naród, jak wspomniałem wam, jednoczy Dawid pod swoją wodzą i z Jerozolimy tam rządzi i kieruje całym narodem. Ale kochani, on też wielbi Pana Boga pięknymi pieśniami. Te pieśni się nazywają psalmy. Pięknie gra na cytrze. Z pomocą tego akompaniamentu wieli w różnaki sposób Pana Boga. I przeżywa szok, ponieważ on mieszka w cedrowym pałacu, a Arka Przymierza tylko pod zwykłym namiotem. I mówi do proroka Natana, zbuduje świątynię dla Arki Przymierza. Ale prorok Natan odpowiada Dawidowi, nie będziesz budował świątyni, bo masz skrwawione ręce nieszczęściem ludzi. A co się stało? Dawid nie tylko był wielkim królem, ale miał swoje słabości. Zakochał się w żonie swojego sługi i tego właśnie męża, tej swojej ukochanej, prawda, której się zakochał, posłał na wojnę, żeby tam zginął, a ją sobie wziął za swoją żonę, prawda? No i prorok Natan mu to wypomniał, że tak robić nie wolno. Ale mimo takiej swojej słabości umiał Dawid żałować za grzechy. Prawdopodobnie z jego ust wyszedł piękny psalm. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swoje. W ogromnie swej litości zgładź nieprawość moją. I potem przyjmuje wszystkie upokorzenia od Pana Boga, bo przychodzi śmierć jego synka. Jego syn Absalom się buntuje przeciwko niemu. Wszystko to Dawid przyjmuje z pokorą, chcąc podpokutować za wszystkie swoje grzechy, jakie popełnił. Mimo swoich słabości zostaje jednak wielkim królem. I jeszcze mu prorok Natan daje wielkie wspomnienie, nazwane proroctwem. Mówi, że z jego rodu przyjdzie na ziemię Mesjasz. A tym Mesjaszem, jak wiemy,
będzie Pan Jezus. Dlatego Pana Jezusa nazywamy synem Dawida, bo Pan jest od strony ludzkiej potomkiem króla Dawida. I dlatego też właśnie często mówi się do Pana Jezusa, Ty jesteś synem Dawida. A jak wiemy, także mamusia Pana Jezusa, Matka Boża, należy do rodziny Dawida. No i dlatego jest, rodząc Pana Jezusa, jest matką, która daje dziecko z wielkiego rodu króla Dawida. Widzicie, kochani, jaka jest ciekawa historia. U nas też tak bywa jak u Dawida. Mamy dużo pozytywnych cech. Dużo dobroci wykonujemy, ale czasem przychodzi słabość. W tej jesteśmy lepszej okoliczności, że jak zgrzeszymy, mamy lekarstwo na słabości, spowiedź. I dlatego też, kochani, wy już się spowiadacie, nie rezygnujcie z częstej spowiedzi, żeby to, co się nie udało, wypowiedzieć w spowiedzi. Niech to Pan Jezus unicestwi rozgrzeszeniem. A często, kochani, jak możecie, otwieracie sobie Pismo Święte i czytajcie ten psalm, który napisał Dawid, przepraszając za swoje grzechy. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromnie swej litości zgładź nieprawość moją. Piękny to jest psalm. I starajcie się czasem sobie ten psalm otwierać i przepraszać w ten sposób Pana Boga za swoje grzechy. Ale dziękujemy Panu Bogu za to, że dał taki wielki przywilej Dawidowi i wielką odegrał rolę, kierując narodem izraelskim przez 40 lat. I do grobu Dawida, on jest ten grób w Jerozolimie, chodzą pielgrzymki. Do tej pory Żydzi przychodzą do grobu Dawida, by dziękować mu za tę wielką działalność, kiedy jako drugi król narodu żydowskiego rządził narodem wybranym, z którego na ziemię, jak pamiętamy, przychodzi sam Pan Jezus. Powstańcie. Przypomnijcie sobie szczególnie, za jakie słabości będziemy przepraszali Pana Jezusa. I tak w myśli powtarzajcie za mną. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie z mojej winy. I chcę zawsze przepraszać Jezu za wszystkie swoje słabości i grzechy, jak to czynił wielki król Dawid. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, kochani. Szczęść Boże, do zobaczenia w kolejnej kropelce radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy księdza biskupa Antoniego Długosza, przyjaciela dzieci. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy już są przygotowani. Z tęsknotą czekacie na 22. pielgrzymkę podwórkowych kół różańcowych dzieci na Jasną Górę, która to pielgrzymka w przyszłą niedzielę. A teraz startujemy z krzyżówką w kropelce radości. Telefony do naszego studia 56 657 0011. Lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400. Dla dzieci spoza granic Polski 48 56 655 657 0013 lub 0014. Proszę nie mylić tych telefonów z telefonami do studia Radia Maryja, bo to są telefony do krzyżówki. Mamy dziś, drogie dzieci, 12 haseł do odgadnięcia. Wyłonimy 12 zwycięzców. Może na chwileczkę spojrzymy, co dziś mamy do wygrania, co prześlemy Wam pocztą. Tak, Perła i inne baśnie. Perła i inne baśnie. Jeśli ktoś wygra, to pamiętajcie, że na adres kropelka zawijak tv
tv@trwam.pl. Wcześniej swój adres pocztowy bądź telefonicznie 56 610 7258. Niejednokrotnie będziecie widzieć te dane na ekranach waszych telewizorów. Uwaga, uwaga, startujemy. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, jak masz na imię? Piotr. Witam ciebie, Piotrusiu. Wszystkie dzieci są ciekawe, ty również, jak wygląda dzisiejsza krzyżówka. Zatem spoglądamy na krzyżówkę. Widzimy rozłożenie dzisiejszej krzyżówki. Hasła od 1 do 12. Zaznaczona jest jedynka. Piotrze, które hasło dla ciebie? 12. 12. Zatem zaczynamy od samego końca. Lewy dolny róg. 12. Czy jesteś przygotowany? Tak. To jest deser doskonały. Najwspanialszy na upały. W różnych formach go spotykasz, w kubkach, waflach, na patykach. Lody? No, sprawdzamy. Tak. Tak, to są lody. Piotrze, spoglądamy na krzyżówkę jeszcze raz. Zobaczmy, co wygrałeś. Perła i inne baśnie. Pasuje, Piotrze? Tak. Super. Powiedz nam jeszcze, kogo chcesz pozdrowić? Mamę, tatę, siostrę, księdza prowadzącego, telewizję Trwam i Radio Maryjo. Piotrze, jakie plany na dziś? Jadę do babci. A u babci jakieś ciekawe zajęcia wakacyjne czy jeszcze szkolne? Wakacyjne. Wakacyjne. To życzę dobrego odpoczynku i dobrego spotkania u babci. Pozdrawiam ciebie z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. I uwaga, krzyżówka w kropelce radości. Halo, halo. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Kto wybierał, kto dobiegł? Ania. Ania dobiegła do telefonu. Sama wybierałaś telefon do nas, czy ktoś pomagał? Mama. Mama. No witam ciebie, Aniu. Skąd do nas telefonujesz? Z Wąbrzeźna. Z Wąbrzeźna. To coś mi się wydaje, że nie tak daleko od Torunia. Niedaleko. A byłaś w Toruniu już kiedykolwiek? Tak. I co ci się najbardziej w Toruniu podobało? Babcia i dziadek. Babcia i dziadek, czyli twoi dziadkowie mieszkają w Toruniu. Aniu, spoglądamy na krzyżówkę. Jesteśmy już przy krzyżówce. Dwunastka już pobiegła dla Piotra. Który numer ty wybierasz? Dwójkę. Dwójeczka. Zaznaczamy dwójeczkę. 6 liter. I uwaga, czy jesteś przygotowana? Jak się to drzewo nazywa, które się białą korą okrywa? Brzoza. Jesteś pewna? Tak. Na pewno nie jest to sosna? Nie. A może jarzębina? Nie. A dlaczego? Bo to brzoza. Bo to brzoza. Sprawdzamy, ale wszyscy jesteśmy pewni, że to jest brzoza. Zobaczmy, co zwyciężyłaś. Jaka nagroda książkowa dla ciebie. Perła i inne baśnie. Aniu, lubisz czytać? Tak. Jak przeczytasz, gdy przeczytasz, to mamy nadzieję, że kiedyś zadzwonisz do jednej z audycji na antenie radia czy telewizji i powiesz, że przeczytałam Perłę i inne baśnie, ok? Dobrze. Dobrze. Kogo chcesz, Aniu, jeszcze pozdrowić? Telewizję Trwam i Radio Maryja i moją całą rodzinę. Całą rodzinę, a szczególnie babcię i dziadka z Torunia? Tak.
Ale żeby nie było smutno babci, dziadkowi z Wąbrzeźna czy z innej miejscowości? Gdzie drudzy dziadkowie mieszkają? W Wąbrzeźnie. W Wąbrzeźnie, czyli i Toruń, i Wąbrzeźno. Pomost miłości, przyjaźni, serdeczności między tymi dwoma miastami. Pozdrawiam ciebie, Aniu, z Panem Bogiem. Panem Bogiem. Jest kolejny telefon. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Krzysiu. Witam ciebie, Krzysztofie. Ile masz lat? 12. 12. Oglądałeś wczorajszy mecz? No, tak połowę, bo... Bo już było późno, prawda? Bo już było późno. Komu kibicowałeś? Bardziej Włochom czy bardziej Turkom? Włochom. Włochom, no czyli zwyciężyłeś, skoro im kibicowałeś, bo wynik sprawdziłeś dzisiaj rano, jaki był? No to wygrali 3-0. Idziemy do krzyżówki, ok? No to spoglądamy na krzyżówkę. Nasza krzyżówka, dwunastka i dwójka już odfrunęły. Już znamy ich treść. Który numer wybierasz? Trójka. Trójka. Zaznaczamy trójkę dla Krzysia. I uwaga! Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale trafiłeś w dziesiątkę, Krzysiu. Okrągła, kolorowa, daleko się toczy. Możesz ją odbijać lub też podskoczyć. Piłka. To jest piłka. Nawet bez sprawdzania się wydaje, że to jest poprawne. Spoglądamy na wygraną. Spoglądamy na wygraną. Zobacz, Krzysiu, co wygrałeś. Perła, inne baśnie. OK? Super. A zatem twoja wygrana pobiegnie do ciebie. Piłka. Zaczęliśmy od piłki. Okazuje się, że wylosowałeś trójkę i odpowiedź była piłka. Ale to ciekawe euro, prawda? 2020 w 2021 roku. Krzysiu, kogo pozdrawiasz? Całą rodzinę, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Pozdrawiamy również ciebie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Jest kolejny telefon. Halo, halo. No, odzywaj się. Halo. No, witam ciebie. Kto pomaga dzisiaj? Kto nad tobą? Dominik. A, z nami Dominik. A kto, babcia? Tam pomaga troszeczkę? Tak. Tak, babcia pomaga. Ale już rozmawiamy z Dominikiem. Krysia. Dlatego, że słyszymy Krysia. I telewizor, i babcię, żeby Dominik się nam nie pogubił w całym tym dialogów, tych różnych źródłach dźwięku i głosu i podpowiedzi. Dominiku, czy się dobrze słyszymy? Słyszysz się dobrze? Pyta. Nie. Nie. Trzeba wyłączyć szybko telewizor. Prosimy o to doskonale. I Dominiku, musisz słuchać w słuchawce tego, co ja do ciebie mówię. Ja mam na imię ojciec Benedykt, ty jesteś Dominik, już to doskonale wiemy. Spoglądamy, Dominiku, na krzyżówkę. Krzyżówka, dwa już poszło, trzy poszło, 12 też. Który numer wybierasz? 12. No już właśnie 12 zajęte. Po następny. Pierwszy. Pierwszym. Dobrze. No to uwaga. Pierwszy, numer jeden mamy zaznaczony. Na jakim piaszczystym brzegu ludzie się opalają? Wzburzone morskie fale muszelki tam wyrzucają. Plaża. Plaża. Oczywiście plaża przez Z z kropką. Gratulacje. Kogo chcesz pozdrowić? Kogo pozdrawiasz? Babcię. Dobrze. Siostrę Gabrysię, mamunię. Mamę. Pozdrawiamy wszystkich. I tatę. I tatę oczywiście. I dziadzia też. I dziadzia. Gratulujemy wygranej. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie z Panem Bogiem.
Perła inne baśnie to wygrana w dzisiejszej krzyżówce, w kropelce radości na antenie telewizji Trwam. Jest kolejny telefon. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Karol. Witam Ciebie, Karolu. Gorąco i serdecznie Cię pozdrawiam. Ile masz lat? 8. 8. Walczysz samodzielnie czy z pomocą? Pomocą. Z pomocą. Kto jest w drużynie wsparcia? Rodzice. Rodzice, czyli Karol z rodzicami w kropelce radości. Rozwiązujemy krzyżówkę. Karolu, spoglądamy na dzisiejsze rozłożenie haseł. Cztery już poza nami. Który numer wybierasz? Ósemkę. Ósemka. Zobaczmy, gdzież jest ósemka. Wydaje się, że to najdłuższe hasło, ale wsparcie rodziców zapewne tutaj będzie pomocne i zwyciężymy. Zgadza się, Karolu? Tak. Okej. W moim ogródku są takie grządki, na których rosną krzaczków wrzątki. Serduszka czerwone na każdym z nich, lecz wnet je dzieci zjedzą w mig. Cóż to może być? Truskawki. Truskawki. No, sprawdzamy truskawki. Tak, oczywiście przez U zwykłe bądź otwarte i przez W piszemy jak Wanda, a nie przez F jak na przykład Felicja. Karolu, kogo chcesz pozdrowić? Mamy, tatę, babcię, całą klasę drugą B i panią Marysię. Klasa druga B i pani Marysia. Księdza biskupa Antoniego Długosza. Tak, ale wytłumacz nam, klasa druga B, jaka szkoła, jaka miejscowość? Szkoła podskarbowa w Mordarce. I gdzie to jest, tak mniej więcej, z dokładnością przynajmniej do gminy, powiatu? Koło Limanowej. Koło Limanowej, to już umiejscowiliśmy, to Małopolska. Karolu, spojrzymy jeszcze na wygraną, dobrze? Dobrze. Co dziś wygrałeś? Perła i inne baśnie. Twój adres pocztowy na adres mailowy, dobrze? Dobrze. Rodzice na pewno sobie poradzą. Karolu, dziękuję Ci gorąco i serdecznie. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Jak masz na imię? Stasia. Witam Ciebie gorąco i serdecznie. Ile masz lat? 9 już. 9 już, czyli jesteś już prawie dorosła kobitka, tak? Tak. Druga klasa. Słuchaj, Tosiu, a co dzisiaj ciekawego już udało ci się zrobić? Zrobić małą zakupy. Z małą zakupy? To zakupy dla domu, czy dla ciebie też coś było? Tak. Dla ciebie też coś, tak? Soczek. A, soczek, czyli jakaś mała imprezka się szykuje? Nie, tylko chciałam sobie wypić. A, rozumiem, dzisiaj. A u was upalnie, czy pochmurno? Pochmurno, no niestety u nas też. Ale radością będzie zwycięstwo w krzyżówce? Będą to promyki słońca na dziś? Tak. No to idziemy do krzyżówki. Z tego co widzę, to tak, jedynka już zajęta, dwójka zajęta, trójka zajęta, dwunastka zajęta, ósemka też zajęta. Który numer wybierasz? Pięć. Piątka. Uwaga, zaznaczamy piątkę. Piąteczka jest? Jest. Szczęście przynosi, gdy ma cztery listki. Jaka to roślina? To jest? Kończyna. Niesamowite. Cóż za pole. Bardzo szybko z tobą Tosia się rozmawia i jeszcze szybciej zwycięża. Po prostu gratulacje. Kogo chcesz pozdrowić i kogo pozdrawiasz? Mojego kuzyna Stasia, mm-hmm.
przyciąga się wujka Filipa, całą rodzinę kuzynów, ale też całą klasę 2B. Druga B, szkoła podstawowa? Henryka Sienkiewicza. W jakiej miejscowości? Jasień. Jasień, to też bodajże podkarpackie, tak? Lubuskie. Lubuskie. Ojejko, ależ mnie zaskoczyłaś. Czyli zupełnie druga strona Polski. Na zachodzie? Tak. Tak. Tosiu, jeszcze spoglądamy na wygraną dla ciebie. Masz już taką książkę, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, ale mam... Jeszcze nie. Tej jeszcze nie masz. Czyli będziesz się cieszyć, gdy ją otrzymasz? Tak. Super. Pozdrawiam ciebie z Panem Bogiem. Drogie dzieci, 6 haseł za nami, jesteśmy na półmetku, a na półmetku spotkanie z Magdaleną Buczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, a zwłaszcza wszystkie dzieci. Dziś szczególna sobota, ponieważ obchodzimy wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a dziś właśnie czcimy niepokalane serce Maryi. Dlatego pragniemy trwać przy sercu Matki Najświętszej, przytulić się jako jej dzieci do jej niepokalanego serca, aby dziękować za to, że zawsze tak bardzo nas kocha, że wyprasza nam wszelkie łaski i za to, że w jej sercu możemy zawsze znaleźć schronienie. Chcemy także dzisiaj wpatrywać się w niepokalane serce Maryi, aby zobaczyć, jak bogate, jak wypełnione jest ono cnotami, które posiadała Maryja. Jak bardzo jest czyste i oddane całkowicie Panu Bogu. I my chcemy naśladować Maryję, naszą najlepszą matkę, właśnie w tych cnotach, w tym całkowitym oddaniu Panu Bogu, w zaufaniu Jemu, w posłuszeństwie Jego Słowu, Jego świętej woli, w tym, jak Maryja każde Boże Słowo rozważała w swoim sercu, choć może czasem nie rozumiała tego, co się dzieje, ale ufała Bogu, wiedziała, że On wie najlepiej i daje zawsze to, co najlepsze. Dlatego i my dziś chcemy po raz kolejny powierzyć się Maryi i jej niepokalanemu sercu, aby ona była dla nas wzorem, aby była przewodniczką, nauczycielką, aby prowadziła nas zawsze do Pana Jezusa, abyśmy mogli Go kochać tak jak ona, być Mu wierni i posłuszni we wszystkim. I oczywiście przypominamy sobie to, co Maryja mówiła w Fatimie, jak prosiła o to, by odprawiane było nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca. Właśnie nabożeństwo do jej niepokalanego serca, abyśmy wynagradzali za wszystkie grzechy, zniewagi, bo tak jak serce Jezusa jest ranione grzechami ludzi, tak też ranione jest niepokalane serce Maryi. A jutro, 13 dzień miesiąca, więc przypada rocznica drugiego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Posłuchajcie, co wtedy powiedziała dzieciom Matka Boża, a w ten sposób relacjonowała to
siostra Lucja. Po odmówieniu różańca zobaczyliśmy Matkę Bożą. Czego pani sobie życzy? Zapytałam. Chciałabym, abyście przyszli tutaj 13 następnego miesiąca, abyście codziennie odmawiali różaniec i byście się nauczyli czytać. Wtedy wam powiem, czego sobie życzę. Poprosiłam o uzdrowienie jednego chorego. Jeżeli się nawróci, będzie wyleczony w ciągu roku. Chciałabym też panią poprosić o wzięcie nas do nieba. Tak, Hiacyntę i Franka niedługo zabiorę, ale ty zostaniesz tutaj jeszcze przez jakiś czas. Pan Jezus chce się tobą posłużyć, aby ludzie więcej mnie poznali i pokochali. On chce wprowadzić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. To ja zostanę tutaj zupełnie sama? Zapytałam zasmucona. Nie, moja córko. Ty będziesz wiele cierpiała, ale nie bój się. Ja ciebie nigdy nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoim schronieniem i drogą, która zaprowadzi cię do Boga. Te właśnie słowa Maryja wypowiedziała 13 czerwca 1917 roku w Fatimie. Ale one są wciąż aktualne. I dziś Maryja prosi, byśmy codziennie odmawiali różaniec. A 13 czerwca również swoje imieniny obchodzi ksiądz biskup Antoni Długosz. Z tej okazji życzymy jako wspólnota podwórkowych kół różańcowych dzieci Bożego błogosławieństwa, mocy i darów Ducha Świętego, wielu sił, zdrowia, a przede wszystkim nieustannej opieki Matki Najświętszej na dalsze lata życia, na każdą chwilę i już cieszymy się na nasze spotkanie na Jasnej Górze podczas 22. pielgrzymki podwórkowych kół różańcowych dzieci 20 czerwca. Oczywiście pamiętamy o księdzu biskupie w naszych codziennych modlitwach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Do zobaczenia za tydzień. Z Panem Bogiem. Dziękujemy i gorąco serdecznie pozdrawiamy Magdalenę Buczek. Pozdrawiamy księdza biskupa Antoniego Długosza i oczywiście tych, którzy już organizują, są przygotowani na pielgrzymkę 22. Podwórkowy Kół Różańcowych Dzieci w przyszłą niedzielę 20 czerwca na Jasną Górę. Kto jeszcze o tym nie słyszał, to szeroko proszę otworzyć uszy i serca i już przygotowywać nogi, ręce i głowę i plecak do pielgrzymowania, by spotkać się z podwórkowymi kołami różańcowymi dzieci na Jasnej Górze. Kto nie słyszał o podwórkowych kołach różańcowych dzieci, to szybko sprawdzamy, cóż to jest. Internet niech służy pomocą, a ścieżki po internecie niech prowadzą do właściwego celu, właściwych informacji. Oczywiście przed chwileczką Magdalena Buczek, której słuchaliśmy, jest założycielką, można powiedzieć mistrzynią i przewodnikiem dla podwórkowych kół różańcowych dzieci. 6 haseł zostało, telefony dzwonią. Krzyżówka w kropelce radości. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Jak masz na imię? Helenka. Witam ciebie, Helenko. Ile masz latek? 5. 5 latek. I już chcesz zwyciężać w krzyżówce? Tak. No to spoglądamy na krzyżówkę. Musisz nam powiedzieć, które hasło wybierasz. Jest wolna czwóreczka, jest wolna szóstka, jest wolna dziewiątka. Również wolna jest dziesiątka, jedenastka. Szóstka.
Szóstka, zatem zaznaczamy szóstkę. I uwaga, otwieram szybko swoje oko, gdy uśmiechasz się szeroko. Otwieram oko z przejęciem, pstryki zrobione, zdjęcie. Aparat. Sprawdzamy, czy jest to aparat. Tak, jest to aparat. Gratulacje. Kogo chcesz pozdrowić? Mamę, tatę, brata, babcię. Tak. Babcię i Jankę. Pozdrawiamy Jankę gorąco i serdecznie również ciebie. Wygraną jest książka, którą otrzymasz. I wydaje się, że jest i do czytania, i do słuchania. Zatem życzę dobrej lektury, Perła i inne baśnie. Gorąco serdecznie pozdrawiamy ciebie z Panem Bogiem. Dziękuję. Też dziękuję. I uwaga, kolejny telefon. Halo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Proszę, przedstaw się. Marysia z Hamburga. Witam ciebie, Marysiu. Czy dzisiejsza wygrana już jest na twojej półce? Tak. To jeśli wygrasz, to będzie prezentem dla kogoś, tak? Tak. A, to świetnie. Marysiu, spoglądamy na krzyżówkę. Które hasło wybierasz? Numer 9. Numer 9. To jest tutaj. Dobrze. Ma dzwonek i dwa koła, z nim wyruszę w świat dookoła. Rower. 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 A po niemiecku rower to? Fahrrad. Ojejku, jeszcze raz. Fahrrad. Kogo pozdrawiasz, Marysiu? Pozdrawiam mamusię, tatusię, ojca prowadzącego, całe Radio Maria, telewizję Trwam, panią Trudzie, pana Tadeusza, pana Mirka, panią Karolinę, panią Elę, jej córkę Karolinę. Zdarzało ci się jakieś wycieczki rowerowe przeżyć? Tak, i zawsze jadę rowerem do szkoły. Zawsze rowerem do szkoły. Bardzo ciekawa przygoda, prawda? Tak. Słychać wszystko, co się dzieje wokół, widać zupełnie innej perspektywy niż z samochodu. Można spotykać ludzi, nawet poczuć wiosenne czy też letnie zapachy. Doświadczasz tego wszystkiego? Tak. Jeździsz sama czy z koleżankami, z kolegami, z grupą? Z mamusią. Z mamusią. Mhm. Pozdrowienia już były, nagrodę znasz. Procedury znasz, Perła, inne baśnie. Pozdrawiamy cię zatem gorąco i serdecznie. Z Panem Bogiem, Marysiu. Z Panem Bogiem. Dobrego dnia ci życzymy. Halo, halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę, przedstaw się. Ja jestem Łucja. Jesteś Łucja. Ile masz lat? 9. 9. Przypomnij mi, Łucja... To ta dziewczynka z Fatimy? Tak. A jej jeszcze tam, kto tam był? Jeszcze dwoje dzieci było, pamiętasz? No. Jacynta i Franciszek. Gdyby ci było trudno, w krzyżówce będę ci pomagać za to, że ty mi pomogłaś, dobrze? Tak. Spoglądamy na krzyżówkę. Które hasło wybierasz? Czwórka, siódemka? Czwórka? Tak. Dobrze, czwóreczkę zaznaczamy. Och, myślę, że bez pomocy. Podobna do łyżki, lecz nikt nią nie jada. Chętnie do wiaderka żółty piasek wkłada. Łopatka. Gratulacje. Gratulacje. A to prawda, że człowiek w organizmie ma dwie łopatki?
Tak? Z przodu na klatce, na piersiach czy z tyłu na plecach? Z tyłu. Z tyłu na plecach. Kogo, Łucja, chcesz pozdrowić? Rodziców, siostrę i księdza prowadzącego. Dziękuję. Jak rodzice i siostra mają na imię? Julka. To siostra. Mamusia? Słucham? A mamusia? Basia. A tatuś? Krzyś. Krzyś, czy widziałaś już książkę, którą otrzymasz w nagrodę? Tak, nawet ją mam, ale to będzie dla siostry. Ta będzie dla siostry, czyli będzie z dedykacją od ciebie, tak? Mhm. No to super. Perła i inne baśnie. Łucja, pozdrawiam cię gorąco i serdecznie. Z Panem Bogiem. Panem Bogiem. I uwaga, kolejny telefon. Halo, halo. Cześć Boże. Szczęść Boże. Kto do nas dzwoni? Nikodem. Nikodem, ile masz lat? W tym roku zacząłem 7. W tym roku zacząłeś 7. Piłką nożną się interesujesz? Tak. A siatkówką? Nie. Nie, czyli możemy bardziej o piłce nożnej porozmawiać? Tak. Trwa Euro 2020. Polska z kim będzie grać i kiedy? Tego jeszcze nie wiem. Tego jeszcze nie wiesz? Kogo, tak. Kogo będziesz pytać? Brata. Brata, starszego brata? Tak. Kibicować będziecie razem? Tak. A jak myślisz, kto wygra, Polska czy Słowacja? Polska. Polska. Jaki wynik typujesz? 2-1. Też tak myślałem. Ale my tu jesteśmy nie o to, żeby rozmawiać o wynikach, o sporcie, chociaż zaczynamy tym coraz bardziej żyć i kibicować. Mecz w poniedziałek. W poniedziałek mecz Polska-Słowacja. A my do krzyżówki, dobrze? Dobrze. Dobrze. Na stadion i na mecz w poniedziałek, a teraz do krzyżówki, a na spotkanie PKRD na Jasną Górę w przyszłą niedzielę. Nikodem, no cóż, została ci 11, została 10 i została 7. Siódemka, okej. Na wieszaku wisi cały dzień w łazience. Używasz go wtedy, gdy chcesz wytrzeć ręce albo dłoń. Ręcznik. To jest ręcznik. Tam już słyszę gratulacje w domu. Gratulujemy również tobie. Kogo pozdrawiasz, Nikodemie? Kogo pozdrowisz? Rodzinę. Tak. Kolegów z przedszkola, Radio Maryja i Telewizję Trwam. Ktoś tam podpowiadał, że mamy dwoje dziadków, czyli trzeba pozdrowić jednych i drugich. Dobrze? Dobrze. Jeszcze brata, rodziców, to już było, i kolegów, i koleżanki. W nagrodę otrzymujesz książkę, Perła i inne baśnie. Wszystko na ekranie, adres pocztowy, adres mailowy. Pozdrawiam ciebie z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Halo, halo. Z tej strony Iza i Wilka. No niesamowite. Cóż za drużyna. Jaki skrót? I W? Czy W i? Drużyny? Tylko jedno. A może V and Is? Może być. No to spoglądamy na krzyżówkę. Mamy krzyżówkę. 10 czy 11? 10. 10. Uwaga. Uwaga. Kwaśny mają smak. Cytryny. Zawierają witaminy. Sprawdzamy cytryny, czy szukamy czegoś nowego? Cytryny. Cytryny, a może banany?
Tak, to są cytryny. Słuchajcie, dziewczyny, kogo pozdrawiacie? Mamę, tatę, babcię, drugą babcię, prababcię i całą Polskę. No, dziękujemy. Jesteście bliźniaczkami, siostrami, koleżankami czy kuzynkami? Bliźniaczkami i siostrami. No, nie może być inaczej. Jeśli bliźniaczki, to wiadomo, że również siostrzyczkami. Ile macie lat? 8. 8. Jesteście bardzo do siebie podobne? Trochę. Trochę. Ale zdarza się wam poróżnić w jakiejś kwestii? Tak. Mhm. Ja mam jedno oko kolorowe, a Iza nie ma. Czyli Wiktoria to jest ta z kolorowym okiem, a Iza jest z kolorowymi oczyma, tak? Nie ma Iza w ogóle kolorowych ok. Jak to? Każdy ma jakiś kolor w oczach. No tak, ale ja mam jedno w trzech kolorach oko. A jedno masz w trzech kolorach, a ona ma jedno kolorowe. Tak. Ale podobno jak się złościsz, to masz cztery kolory. No tak powiedzieć. Perła i inne baśnie wędrują do was. Będziecie się bić, czy się podzielicie? Podzielimy się. Super siostry z was są. Zgoda, jedność, miłość panuje pośród was. Pozdrawiam was gorąco i serdecznie z Panem Bogiem. Szczęść Boże z Panem Bogiem. I uwaga, uwaga, z tego co spoglądamy wszyscy na krzyżówkę i znamy doskonale, wiemy, że przed nami już ostatnie hasło. Przypominamy numery telefonów, by zwiększyć szansę dla tych, którzy może co dopiero teraz bądź przed chwilą włączyli telewizory i zastanawiają się, jak tu się dodzwonić, żeby wygrać. 56 657 0011 lub 56 657 0012. 5, 3, 6, 600, 300, 5, 3, 6, 600, 300 lub 5, 3, 6, 600, 400. Marysia dzwoniła do nas z Hamburga, zatem też można z zagranicy. 4, 8, 5, 6, 6, 5, 7, 0, 0, 13 lub 4, 8, 5, 6, 657-0014. Uwaga, jest telefon. Tutaj zwiększyliśmy siłę oddziaływania. Jak masz na imię? Kornelia. Witam ciebie, Kornelia. Dzwonisz do nas pierwszy raz? Tak. Super, udało się. Krzyżówkę mamy do rozwiązania, książkę do wygrania, pozdrowienia do przekazania. Patrzymy na krzyżówkę. Już krzyżówka jest. I uwaga, to jest hasło numer 11. Kornelia, czy jesteś przygotowana? Tak. Och, kropki ma spódnicę, lubi zjadać mszyce. Biedronka. Biedronka, tak, dokładnie, to jest Biedronka. Widziałaś kiedyś Biedronkę? Nie. Fanfary dla ciebie. Widziałaś kiedyś Biedronkę? Nie. A gdy będziesz gdzieś na placu zabaw bądź na łące, to szukaj Biedronki, takiej czerwonej, zwłaszcza czerwonej. Nie daj się skusić na takie pomarańczowe. One są nieprzyjemne. Biedronka ma takie na odwłoku, czyli na tej sukience, jak to było nazwane, takie czarne kropki, okrągłe kropki, a są takie pomarańczowe, które mają takie jakieś ciapki, ale to nie. Biedronka taka ładna, to taka czerwona z kropkami. Już wiesz, jak wygląda Biedronka? Tak. Bardzo przyjemnie, można ją wziąć na palec albo na dłoń, bardzo przyjemnie spaceruje po naszym ciele i jest w ogóle dla nas niegroźna, wręcz przyjemna i mówią, że przynosi szczęście. Chociaż największe szczęście to od Pana Boga. Kornelia, kogo pozdrawiasz? Mamę, tatę, babcię i całą grupę.
A cała grupa to kto? Przedszkole. Z przedszkola. A ma nazwę ta grupa? Nie. Nie ma. To jest Kornelia i drużyna z przedszkola. A gdzie uczęszczasz do przedszkola? W Nowym Sączu. Kornelia, otrzymujesz nagrodę. Jest to książka, którą wyślemy do ciebie pocztą. Perła i inne baśnie. Dobrze? Dziękujemy. Dziękujemy, to my gratulujemy. Pozdrawiamy cię gorąco i serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Drogie dzieci, wszystkie hasła dzisiaj w pierwszym podejściu rozwiązane. Gratulacje, książki powędrują pocztą do zwycięzców. Przypomnijmy, kropelka radości w soboty o 11:00. W przyszłą niedzielę podwórkowe koła różańcowe dzieci na Jasnej Górze po raz 22. Gorąco serdecznie zapraszamy, a na teraz się żegnamy. Dziękuję wam, z Panem Bogiem. Dobrego, pogodnego dnia. Dziś sobota. Dziś wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny, a jutro oczywiście Dzień Pański, czyli niedziela. Z Panem Bogiem.